Ja mam nawet, proszę pana, wysoka eksymisjo z jego autografem. Przecież trzy tomy felietonów jego zostały wydane. Mało tego, Roy published w Stanach Zjednoczonych dla obozów jenieckich też wydał dwa tomy przedwojenne Wiecha dla żołnierzy polskich w oflagach. Ja mam tą książkę z pieczątką, proszę pana, Imchy, prawda, i obozu jenieckiego. Wiech trzymał na duchu. Najpiękniejsze felietony Wiecha to były tego, że w ogóle wszystkie to były sprawozdania więzienne. Sądowe. Z tych pyskówek. To były sądy grodzkie, takie za 30 zł. Sąd miał, zdaje się, maksimum mógł skazać na miesiąc, wie pan. Kara to była 100 zł. No i żydowskie. Te szmoncesy jego żydowskie. To są perełki. Jak ja mam handrę i czasami mam taki wisielczy humor, to ja biorę Wiecha. Jak ja jego zacznę czytać, wie pan, ja ryczę ze śmiechu. Przypomina mi się ten folklor Warszawy, przypomina się ta mowa żydowska. Jak oni później Polacy, jak Żyd łacili, wie pan. Co się pan idzie śmiać? Panie, ja idę pana kupić, a pan już ode mnie uciekasz. O co panu chodzi? Tego już nie ma. To zaginęło. A Wiecha pamiętam, bo on przychodził do swojej żony do sklepu z cukierkami na Wileńskiej. A ja byłem stałym klientem też tego sklepu. No wie pan, no to pan, jego wąsiki, charakterystyczna twarz. No za dzień dobry. No. Tylko mogę powiedzieć, że go widziałem. Ale czyli on był już w międzywojniu znaną postacią. Proszę pana. Kojarzono go. Z międzywojną go kojarzono, dlatego że on wydał 3 tomy swoich książek. I one się rozeszły migiem. Czyli on już był znanym felietonistą warszawskim. A później w Ekspresie Wieczornym przez cały PRL do śmierci pisał, proszę pana.